Hej, hej, witam wszystkich i zapraszam na kampanię Krasnoludów z Berde, tak jak prosiliście. Ja będę grał chyba Angrundem, Belegarem, a ty Krasnoludy, rozumiem, bo w sumie wyboru jakiegoś dużego nie mamy. Tak, Grombindalem, bo jeszcze nie grałem. No, to super. No dobra, nie ma co gadać, na wielkość oddziałów ultra, kooperacja oczywiście i na bardzo wysokim poziomie. Troszeczkę ciężko nam będzie, bo mamy tutaj... Trochę jesteśmy od siebie oddaleni i tak naprawdę to tak nie wiem, jak ja to będę mógł w ogóle ziemię zdobywać. Nie wiem, czy będę mógł zająć te księstwa graniczne. Ja nie wiem, czy ty będziesz mógł dzikich orków zająć tereny. Więc co najwyżej ty możesz znaczy, na północ... Tam chyba jest połączenie górami. No właśnie, tak, no właśnie chyba nie ma, mi się wydaje. Tam chyba jest jakieś jest miasto. Przesmyk. Tak, ten przesmyk jest taki głupi i on chyba oddziela to. No dobra, ale zobaczymy. No to widzimy się już za chwilkę w kampanii. No to co, klikasz? Mhm. Klikasz. No to jedziemy. Okej, ledwo zdążyłem z wczytywaniem, bo BRD ma SSD i mu się szybciej wczytuje. Ja mam kurczę HDD i dopiero jak mi się wczyta, to potem działa sensownie. Dobra, tura jest moja chyba, tak? Okej. Okay. I gdzie ja jestem w ogóle? Tu. Co to masz za jakieś duszki? No właśnie, tu mam te duszki, dlatego chciałem też, bo te... Są fajnie odporni na obrażenia zwykłe. Na magię są czuli. Ale na początku powinni być całkiem przydatni. Dobra, co ja tu mam? Zobaczmy najpierw Karak Izor. O Boże. Ale mam rozrzucone. Karak Buvdar. To jest co? Aha, jakieś pewnie gobliny. Kuszników będę potrzebował na samym początku, więc na pewno to i coś, co mi kasę da. Zapewne. Tu mam co? Produkcja, handel, przychody, ład publiczny plus 3. A jaki mamy ład publiczny teraz? Minus 7. To mogłoby być dobre, bo i kasa. Ach ci, nie za bardzo przepadam za strażnikami, ale zabójcy będą fajni. Katapulty, mściciel, gromowładni, to jest też dobry pomysł, działo. A potem żyrokoptery, no właśnie, i to też bym chciał szybko. Dobra, najpierw dajemy, tu jest 200, tu też, potem będzie 300, a tu 300, to niby jest lepsze. To robimy to. Magazyn piwa. Dobra, taka technologia na początek. Jaka droga gildii, droga klanów, strzelcy wyboru. Kuszników tańszych. Krasnoludzkich wojowników. To na pewno na początku. Ład publiczny, dotacje, przychody. Czyli potem ład publiczny, czyli to. I tak, i potrzebuję to od groma, ale mam tylko jedną specjalną jednostkę gwardzistów. Słabo. No ten Karak Buvdar by było na początku fajnie zdobyć. Ale pewnie będzie tutaj porywaczy czaszek. Och, jak z tej twojej kampanii ich nie lubię. Ale mogę jakieś regimenty, nie mogę. A gdzie jestem, czy mamy handel ze sobą w ogóle? Zobaczmy. Ze sobą? Nie. Dostęp wojskowy, sojusz wojskowy i nie możemy handlować. No właśnie, i to jest problem. Trzeba tutaj coś szybko z tym zrobić. Karak Hirn jest blisko. Karak Warto nie. Z tym, z nikim nie mogę handlować na razie, dobra. Dobra. A zaraz, jeszcze jakaś wojna z kimś. Na razie porywaczy czaszek, mamy tylko wojnę. Nie. No skórzy to mnie interesuje. Krzyży księżycz pewnie nie może. Złamany nos to chcemy zdobyć. Ci są tam, to mnie też nie interesuje. Dobra. Teraz tak. Tu by się przydał mistrz run. Co to jest? Tan. To też może być dobry. Mistrz inżynierii to mnie nie interesuje. To jest tan. Kowal run, właśnie, tego chcemy tu, wcielamy do armii, weźmiemy sobie też tanów tutaj.
Tak. I teraz zobaczmy, jak ja bym mógł przejść prawie pod ten. To przesuniemy się tu. Chociaż jak wejdę tu, no właśnie, to łatwo bliższym się trochę podbije i narąbiemy tutaj utrzymanie plus 50 do czasu odbicia karak 8 szczytów. The fuck? Co? Tylko trzech mogę serwować, trudno. Dobra, a tymi sobie podziałamy. To jest tam drugi. Chociaż on też można by go podłączyć. Znaczy ciężko by ci odebrać moją stolicę odbić. No coś dziwne to trochę. Dobra, tym podziałamy tu. Zobaczymy, czy nas, nic nam nie będzie jak szło. Jak z elfami będzie. Tak. Przez całą kampanię minusu. No. Dobra, tego też podłączymy. A co tu jest za armia w ogóle w tym? A tu jest badziew. I tu jest badziew. No to jak najszybciej muszę ich tam zaatakować i samymi tymi, kurde, myślę, bohaterami ich natłukę. Dobra, czy ja coś jeszcze chcę? Wytyczne, to mnie nie interesuje. Jakie mam wytyczne w ogóle? Zniszcz mi 80 osad. 200 oddziałów razem i 12 technologii. No, spoko. Dobra. No to jedziemy. Teraz twoja kolej. Zobaczymy, co ty masz. No, sytuacja krasnoludów to pewnie każdy zna. Filali Grungiego pewnie i Gros Quickhorn. Już graliśmy wcześniej krasnoludami, tylko na modzie i ja wtedy grałem... Na górze tam. Tym, tak. Już nie pamiętam, co tam jest. Tym czerwonowłosym. Czerwonowłosym? A, tym takim z irokezem. Mhm. Ungrim? Nie, Ungrim to chyba jest ten główny. Automat. Automaci, no pięknie. A mogliśmy grać na mody z tymi. Na te miasta inne. Gramy z tym? No, może tak zostać. Na pewno? Bo tak to będziemy mieli inne miasta, oblężenia będą fajniejsze. No ale no to dzisiaj spędzimy czas na instalowanie modów, nie? A... Nie tam, ja ci powiem które, 15 minut ci zajmie to zainstalowanie. Tylko kliknąć na Steamie, okej i już. Co ty na to? I od początku trzeba? No. No nie wiem, jak chcesz. No dobra, to tutaj przerywamy i zaraz będziemy w tym samym momencie, tylko że z modami, także za chwilę się widzimy. Okej, no to jesteśmy z powrotem. Filary Grungiego przejęte. I mamy modziki na miasta, osady. Mhm. A ci jestem, jak ja mam garnizor tutaj w tym swoim mieście. Karaklizor. O jest jakiś beznadziejny. O, to ty masz lepiej chyba w tym Karakas. No. Gwardziści, dwa oddziały. Potem jak to się rozbuduje, to tam jest taki wykoksany ten garnizon. Naprawdę. W tym twoim. No, trzeba tu szybko obskoczyć. Poplądrować, poniszczyć dookoła. Tylko uważaj na te... na tych zielonoskórych, bo to pamiętam, że jak graliśmy, to też tam, nie? Zawracali głowę. Mhm. To są jakieś dzikie badziewie. Tak, tam chyba było tak, że oni pobili najpierw ten Baragwar, nie? Nie, no to jest miasto. Jak się nazywa to? Baragwar. I potem cały czas ci blokowali stolicę, nie? Bo tam non-stop przychodziły jakieś armie. Nie można było się ruszyć stamtąd. Mhm. I jednej chyba tutaj nam jakieś górę go
Gunbadena brakowało, żeby się właśnie móc połączyć i handlować. No to też będzie. No tutaj będzie jeszcze gorzej, no. Tak, bo tu nie ma gdzie, jak w ogóle. No właśnie. I tutaj jest właśnie chyba tak. Bo Akendorfu się nie da, no ten i nie da się Greensadu. Tak. I tu jest to przejście. I oni mogą ze sobą handlować, czy nie możemy. Tak, no więc trudno, no. Nie będziemy handlować, cóż, się nie nastawiajmy na to, po prostu. Chyba, że nie, nie da rad. Patrzę, żebyś jeszcze gdzieś do morza miał dostęp, ale ty nie będziesz miał w ogóle nigdzie. No właśnie. A ty chyba, też nie będziesz miał. Chyba, nie, ty będziesz miał wzgórze Warenka. No właśnie, no mówię. Znaczy Barakwar, jest... przepraszam. Ale nie, jakbyś... będę miał. Jak zdobędę Bufdar, to on graniczy z morzem. Ale tam nie ma portu. Ale może to będzie coś. Ale za Raxin. Tu będzie. Dobrze, słuchaj. Gdzie? Ale to też nie jest nad morzem, kurde. No nic, trudno. A u orków to na przykład Ekrund? On nie jest z morzem jakoś połączony? Jest tam jedno. Jest. I Grunt i Mingol też. Ale to nie wiem, czy to można zdobyć. Mhm. To mi się wydaje, że można tylko splądrować. Tak, tutaj myślałem, że to jest woda, a to jest jeszcze ziemia. Bo to najgorsze, bo to stolica musi mieć połączone. Mm-hmm. Bo nawet jakbyś przejął coś zielonoskórych tutaj, nie wiem, mm-hmm. po to prawej tak, stronie tak. mapy, to i tak gówno z tego będzie. Dobra. Nic, ja to w sumie skończę. No to dawaj. Na południe. Największa uraza twoja, uraza przydzielono. Zdobądź i zajmij następującą osadę Karak 8 szczytów. Pff. Możesz odrzucić ją od razu? Nie mogę. Nie wiem, czemu to jest tak głupie, jak ja niby mam to zdobyć. Okej, okay, dobra. Tu jest teraz czysto chyba. Więc lecimy sobie tu. Czy mod jakiś jest na urazy? Dobra, pyk. A ty mógłbyś może zadziałać tu? A jaka to jest armia? Do przeżycia. Dobra, a... No, udało się. O, jaki on ma poziom wysoki. 5, 5, 1, 5. Wow. Tego się nie spodziewałem, że ten mistrz snajperki będzie miał taki... Dobra. Nic tu więcej nie zrobić nie mogę. Twoja tura. Lać czy nie lać, o to jest pytanie. Górę no z Quickhorn? Lać! No? Lać! Czekaj, jaki tam garnizon? Nie no, w ogóle. No, dawaj, szybko stoczymy bitwę i już. Chyba automat. 3/4 dla mnie. Chyba no nie ma sensu. Automat, no. Automat, bo tu chyba ciekawego nie ma. No to masz już pierwszą prowincję. Szybko pasz. Dobra. Okej, poszli dobrze. Niech se tam plądrują. No to zobaczmy teraz, jak mi pójdzie tu. To co, walczymy? No nie wiem, ja nie widzę na razie. Też nie mam... Nie, dobra, z automatem. Szkoda czasu, moim zdaniem. Nie, no.
A przy 3/4 leczy. No. Zajmijmy to. Dobra, wąsik. Mistrz browarnictwa, dobra. Najpierw zdajmy awansę. Wędrowiec oczywiście. Na początek. Tempo uzupełnienia produkcja. Ład publiczny. Czy to lepiej by było? A tu 3200. 4 tury. Przychody ze wszystkich z handlu, bla bla bla, ład publiczny tylko daje. No chyba weźmiemy to. Tak. I to też. 405. I tylko górników. Dobra, to na razie nie. I wywerbujemy tu sobie kuszników już mogę, dobrze. Dwa oddziały kuszników i jeden oddział krasnoludzkich wojowników, dobra. I lecimy na Zaragzin. Dobra. A ty co będziesz robił, panie? Co mówisz? Nie, nie, ja to tak gadam. Mhm. A, tu też są krasnoludy. Dobrze, czyli to jestem obstawiony. Dobra, to ty się trenuj w takim razie tu. Mistrzu. Dobra. I twoja tura. No i co planujesz teraz dalej? Karak-Dron czy na północ? Na północ. Na północ, nie chcesz tutaj tych tykać. Właśnie, z jednej strony bym wyczyścił, bo to jest ich ostatnia osada tutaj. No może... Może Karak-Dron najpierw... Miałoby to sens, no. Tu bym sobie tak, bo oni na pewnie dole. Zaraz zrobią armię tak. I będą ci tu łazić pod tymi... No masz. Mhm. A i tak nie możesz z nimi pokoju podpisać, bo wtedy nie mógłbyś na północy zdobywać. No, wie. Twoja tura zaraz wraca. Dobra. Opracowana technologia. Dobra. To jest też dobre. Co? Revenge incarnate. True king of eight peaks. No mam minus 172. Ale mogę wywalić tych górników. ...188 strażnicy. Czy ja w ogóle chcę te jednostki? Amunicja. Pancerz słaby. Prędkość dosyć dyscyplina 60. Siła broń 31, w walce dobrze, amunicja mniej. No bez sensu, ta jednostka jest jak dla mnie. Okusznicy są drożsi.
Dobra, wywalmy na razie tych... Co, nie masz kasy? 122, tak. To wywalmy. To jest jakaś... Nie, to jest jakiś pasztet niezwykły. Ci strażnicy, kurde, nie podobają mi się te jednostki. Trochę lepsza siła broni, dobra, wywalę. No co ty? No, dobra, teraz będzie dużo lepiej, zamiast tego sobie zwerbuję. Jeden oddział krasnoludzkich kuszników. O. A wszyscy mają tych kuszników? Czy tylko ty masz? Wszyscy chyba mają. Tylko tam musisz budynek wybudować na to. Ale to jest naprawdę, moim zdaniem to... Zresztą tam chyba w legendarnych zastępach to jest jakiś taki... No dobra, nieważne. Ja to nie lubię tego. Nie, nie mam. Jeszcze to nie jest bez sensu. To chyba tylko on ma. Nie, chyba że jeszcze jakiś inny budynek. A, są strażnicy. Jakiegoś tego, tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, ja wolę kuszników jakoś. Jak już jednostka ma być strzelająca, to będzie strzelająca, a nie taka jakaś nie wiadomo do czego. Dobra. Twoja tura. Czy tamto jest strzelająca, jeszcze szybko maszeruje, więc kogoś dogonisz przynajmniej. A reszta tych krasnoludów to... Pierwsze końce chyba... i po tobie. Czekaj. Dawaj automat. Patrzę na to. 16, 21, amunicja 22, broń na szerzy, siła broni 28, broń na zwarciu 28, tak zwarciu 21, 16. O kurde, w sumie może i to nie było takie głupie, bo są trochę tańsi. Zasięg 160. Mam wrażenie, że oni mieli mniejszy zasięg. A, bo to ci mają mniejszy zasięg. Strażnicy tylko bronią. No nic, ale tak musiałem coś zlikwidować. No tak to mam sensowną kasę. Teraz. Może to był głupi ruch. A ile kosztują ci? No właśnie. Może tu jest... Lepiej tych na razie zrobić od groma. Krasnoludzkich wojowników po prostu. Dobra, czy zrozumiałem, że karakdron już masz? Tylko nie zbuduj tam... Pewnie to stracisz. Bo ty pewnie ci z żelaznej skały będą ci. No zobaczymy. Dobra, na razie nie mam nawet z nimi wojny, więc może nie. Ale powiem ci... O, dobra, która... O, leśne elfy coś są. Pakt o nieagresji i zapłacą mi 200, super. To mi się podoba, ale kurde, coś mi tutaj nie gra. Bo... Federacja. Bo tu jest cena strażnicy Bagumana. 180 to. Aha, tu strażnicy.
Aha, to byli ci chyba, dobra. To jest po prostu, to byli strażnicy. 128 kosztują, a ci kosztują troszeczkę drożej. A ci kosztują dużo drożej. Dobra. Okej. Okay. 180, 160, 167. Ci są trochę gorsi niż kusznicy. Dobra. Czy ja mogę plądrować? Tu jest tryb plądrowania. Ile on kosztuje? 50%. Kurde, mam nadzieję, że dojdę. Dobra, walę to, zrobimy tak po prostu. Że mi tu nie ucieknie. Dobra. Ty się trenujesz. Ci tu nic nie zdziałali. Kurde, jakie tu armie. Tilei. No i tyle. Na jakąś bitwę to by się przydało stoczyć. Z jedną jakąś. Konfederacja. Zielono skóry. Tak, to wiem. Standardowo. Ale nie z tymi. Nie z czerwonymi kłami, więc luzik. Narażenia. A, trzeba iść szybko na drugą stronę. To i tak masz z zielonoskórymi problem, bo ten karak dron do czarnej grani należy, więc i tak oni tutaj będą chcieli to odbić. Może na czarną grań pójść. Ale tam jest garnizon duży. Nie. Na razie idę tam. Tam jest kopalnia złota. Dobry pomysł, dobry pomysł. Dobra, moja tura. O kurde. Co? Co życie? Wichus Gobspit. Tu mi się pojawił. Nie no, to miasto ich jest. Nie. Miasto. A nie, Wichus Gospit. A, rozumiem. To jest ich ten. No trudno. Grabią tam. No ale jak grabią, to niech se grabią, nie? No właśnie, ale nie wiem, czy oni nie lezą na mnie. No trudno, zaryzykujemy. O, mam tu coś. Wielka runa. Dyscyplina plus 8. No to co, stoczymy jedną bitwę? Chociaż jedną stoczmy w tym Tak? odcinku, no. Dobrze. Zaraxil. Zobaczmy, jak będzie wyglądało. Może być fajnie. Dobra. A i zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Dobra. A gdzie ty wchodzisz? Bo ja cię nie widzę. A, gdzie ty wchodzisz? No to co byś chciał? Kuszników Nie. ci dam. Chcesz kuszników? Dobrze. I dam ci może na przykład jednego Tana. Który to jest Tan? Tylko nie zaś się zastanawiam, czy z tej strony atakować. To zróbmy tak, ja pójdę tym towarzystwem tu i wezmę tu jeszcze dobrze, a całe to towarzystwo dam tu. Dobra, jedziemy.
Uważam tam na górę. Ja bym na początku popróbował samymi tymi gostkami potłuc. Podejrzewam, że tu są takie słabe jednostki, że oni mogą sami wyrżnąć to towarzystwo. Tak, ty idź przodem, tym tanem. No i co? Nic. Jechać, jechać. U mnie na razie jest danowie to bez strat prawie. U mnie to są. Tak, zaatakujemy. Dobra. Zobaczmy, jak sobie gwardziści radzą. Czemu ci kuszcznicy biegną zamiast... żeby zaatakować wręcz zamiast strzelać? Tego nie za bardzo rozumiem. Właśnie może oni tam coś mają porypane. No strzelać, no. Nie, biegną zamiast... To atakuj nimi tu. Na ty. Co im się tam stało? No dziwne to. Może używa jakiegoś czaru. No może ten tan dał jakiś, jeden stan dał im buffo. Ci się łamać szybko tu. Ten jak tutaj siecze. Jak skaczą te krasnoludy. Dobra, ci się łamią tu. Łucznicy w walce wręcz. Kusznicy znaczy. Dobra, tych już tu wycofamy. Ci łucznicy jak się trzymają. O Jezu, co ja zrobiłem? Tutaj. A, no bo oni są tak dziwnie ustawieni. Jak się drą, śmieszne. Ja
No. No, to po bitwie. Tu mamy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że tam ci porywacze czasek nie będą tylko nam zawracać. I zapraszamy na kolejny. Na razie.